Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa z moim psem bojowym marki Shih Tzu. Proszę bardzo, cześć. On się nazywa Neo. Koty dzisiaj uciekły. Nie szkodzi. Nie chcą być w telewizji. Neo też ucieka. Myślałem, że mam kiełbasa, to tylko telewizja. Dobry wieczór Państwu. Raz jeszcze. Witam Państwa w 12 odcinku KHT. Również jubileuszowym. Jak zwykle zresztą. Proszę Państwa, myślałem, że nic się tak praktycznie nie zdarzy, nie będę miał o czym do Państwa mówić, będę musiał coś wymyślać i przynudzać, ale okazuje się, że trochę rzeczy się dzisiaj znalazło. Dzisiaj nie miałem trochę czasu na przygotowanie się głębsze, bo działałem cały Boży Dzień, ponieważ przygotuję nasz pierwszy SWT film dokumentalny. Zobaczycie, te miłośnicy teorii spiskowych ucieszą się strasznie. Ale zacznijmy, o co tam właściwie nam chodzi. Proszę Państwa, ja muszę niestety, nie mogę patrzeć cały czas w kamerę, ja jestem cały czas sam tutaj i muszę po prostu patrzeć i w komputer i pomagać sobie tym, co sobie tutaj na pulpicie wrzuciłem. Proszę Państwa, zacznę od tego, że zacznę od czegoś bardzo smutnego i muszę znowu wrócić do hien dziennikarskich. Przyszła informacja, że jakiś człowiek 40-letni podpalił się pod sądem w Rzeszowie. Oczywiście nowe fakty natychmiast. Najgorsze jest to, że już usiłuje się do tego dorobić jakąś sprawę polityczną. No wiadomo, już to jest takie konotacje w kropce, nie w kropce, w faktach po faktach. Pani profesor Magdalena Środa oczywiście mówiła o tragedii człowieka z Warszawy, który podpalił się w Warszawie i zmarł, też wykorzystując to politycznie, nazywając go bohaterem, porównując z Czechem czy z Polakami, którzy walczyli z komuną w ten sposób. To jest trochę nieetyczne, proszę Państwa. Tak samo tutaj. Ja już widzę, że prasa, szczególnie ta mainstreamowa, szuka, czy nie ma jakiegoś listu, czy ten człowiek przypadkiem, który podpalił się w Rzeszowie, nie był prześladowany. Oczywiście wiadomo, przez kogo prześladowany. Czekają i tak jakby strasznie cieszyli się, że takie podpalenia, samopodpalenia są. To jest tragedia, proszę Państwa. I przejdźmy cicho nad tą tragedią. Nie wykorzystujmy tego politycznie, po prostu. Nie ma sensu wykorzystywać tego politycznie, nawet jeśli ktoś zostawia jakieś listy, człowiek jest zdesperowany, należy współczuć i jemu, i rodzinie. Notabene wczoraj też głos z kościoła biskupa Pieronka odezwał się na ten temat, nazywając tego człowieka bohaterem. Episkopa dzisiaj usunął wpis krytykujący biskupa Pieronka, ale już abstrahuję od spraw teologicznych, bo to nie jest moja domena. Lecz po co wpisywać się w tą ściemę, tak prawdę mówiąc? Naprawdę szkoda życia każdego człowieka. Są ludzie w różnym stanie, są ludzie zdesperowani. Być może to, jak przyjrzymy się temu wszystkiemu, to samo spalenie się tego człowieka akurat dzisiaj zaczęło się oczywiście w cudzysłowie kilka lat wcześniej, ponieważ zarządów PO nie dał łapówy tam, gdzie trzeba, ograbiono go z firm i tak dalej, i tak dalej. Ja znam takie przypadki. Znam takie przypadki. Ludzie niektórzy popełnili samobójstwo po cichu, nie mając siły walczyć z systemem, szczególnie ci od autostrad, ale niektórzy jeszcze nadal usiłują walczyć. I to nie jest tak, że w tej chwili właśnie, żeby zaprotestować, bo rządzi akurat PiS. Tak naprawdę mówiąc, to ja mógłbym się sam podpalić gdziekolwiek. Co prawda ja bym dowalał się od razu wysadzić w powietrze. To jest inna sprawa, bo to taka typowo polska tradycja. Wiadomo, Wokulski, Ordon i tak dalej, niż podpalać oczywiście, ponieważ to mnie zabrano emeryturę. To ja nagle straciłem praktycznie wszystkie środki do życia, a ostatnia działalność mainstreamu pozbawiła mnie dodatkowej możliwości zarobku na bardzo długo, proszę Państwa, ponieważ wyleczono mnie dokładnie z jakiejkolwiek ochrony kontrwywiadowczej, jakichkolwiek instytucji państwowych, spółek Skarbu Państwa. I nie mam zamiaru się już w to więcej bawić, również dlatego, by Gazeta Wyborcza nie mogła napisać, że proszę esbek taki, 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 prawda, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli był to generał Dukaczewski czy generał Czempiński, to by okazało się, że jest świetnym fachowcem. Ja takim fachowcem widocznie nie jestem. Trudno, jestem tylko pułkownikiem, w dodatku nie zrobiłem kariery. I teraz przechodzimy do
tego. A propos kariery, co o jedno pytanie miałem na temat komentarzy dzisiejszych zeznań przed komisją Amber Gold. Proszę Państwa, jakby to Państwu powiedzieć, słuchałem ich i czytałem o nich i słuchałem ich tak trochę w przelocie, ale nie ubawiłem się już tak dawno. Chyba ostatni raz takich policjantów to widziałem w posterunku, jak to się nazywało? Posterunek 13, tak? Posterunek 13. Widziałem takich policjantów, więc nie sądziłem, że sitcom będzie takim realistycznym serialem na dobrą sprawę. Natomiast proszę Państwa, aż się zdziwicie, co powiem. Ponieważ tak, z jednej strony ci policjanci nie są winni. Dlaczego nie są winni? Ponieważ oni wykonywali tylko i wyłącznie polecenia swoich przełożonych. Tu trzeba szukać przełożonych od komendantów poprzez głównych szefów w MSW, rządzących tym wszystkim, którzy wydają konkretne polecenia. Panowie, nie działamy. I tak to jest. Ten naczelnik PG, czyli tych przestępstw gospodarczych, no to postać naprawdę była dość śmieszna przed tą komisją. Ja się dziwię, bo na miejscu członków komisji ja już bym nie wytrzymał. Naprawdę bym nie wytrzymał w wielu wypadkach. Natomiast mnie się również przypomniało od razu sprawy, z którymi ja byłem tak samo traktowany, które mi zabierano nagle, z którymi ja nie mogłem, bo to wszystko ściśle tajne, pójść do pracy czy gdziekolwiek, tylko że. I tutaj dlaczego ci policjanci są winni? Ponieważ są granice, ja nie chcę tutaj w tej telewizji używać słów, które bym użył i które używałem czasami na szkole, są granice, których przekroczyć nie można w tym momencie. Trzeba mieć trochę odwagi cywilnej. Oczywiście nie byliby naczelnikami, nie zrobiliby kariery, tak jak ja, przesunęliby gdzie indziej, może dla świętego spokoju na lepsze stanowisko, ale tak, żeby odsunąć od wszystkiego. Tak jak ze mną robiono, szczególnie po kilku sprawach związanych z ropą, gazem, czy z niektórymi cudzoziemcami, czy też tam, gdzie się nagle zaczęli pojawiać politycy. To wszystko zabierano. Dokładnie zabierano, bo nie można było tego robić. U nas w Łopie to było tak, że ja usłyszałem od jednego z szefów, że no wiesz, no to jest specjalna, ty jesteś kontrwywiad, a tu mamy specjalną, wyspecjalizowaną jednostkę, która się tym zajmie. Oddaj im sprawę. No to oddawałem tą sprawę, po czym wiedząc dobrze, że ta jednostka się nie zajmie. Ale bardzo często było tak, że działałem wbrew temu, co szefowie mówili. Po prostu trzeba było. Parę spraw wyszło między innymi dlatego, że stawiałem ich przed faktem dokonanym. Oczywiście oni byli wściekli, dawali zadowolenie, bo musieli udawać zadowolenie, nie mogą przecież mnie karać za jakieś sukcesy. Ale ja nie awansowałem. Nie awansowałem w stanowisku. W stopniach musiałem, w różnych tych, ale nie awansowałem w stanowisku, nie byłbym, a tak mógłbym być szefem, dyrektorem, generałem, mógłbym być nawet ministrem spraw wewnętrznych w swoim czasie, a czemu nie, po prostu, i pobawić się nieźle. Gdybym tylko po prostu się do tego wszystkiego zastosował. Ci policjanci wybrali tą wspaniałą drogę, bierny, mierny, ale wierny. I o to chodzi. Niestety to się nic nie zmieniło, ponieważ w policji w tej chwili, policjanci, których jest naprawdę znakomita większość policjantów zaangażowanych, którzy wiedzą dobrze, że nie awansują, robią co mogą, często wbrew swoim przełożonym, i jeszcze tyle wiedzą jedno, że ten, który tnie konfeti lub każe ciąć konfeti, na pewno będzie awansowany o wiele szybciej, a to się wiąże z zarobkami lepszymi i z innymi przywilejami po prostu. I tak to było. Oczywiście cały czas twierdzę, że ta komisja, mimo usilnych starań pani Wasserman, która się naraziła niesamowicie zresztą niektórym ludziom, i o to dziwo ludziom, którzy kiedyś nosili mundur, i ludziom, którzy są na tyle młodzi, że przyszli po 90 roku, i ja już znalazłem u jednego mundurowego określenia takie dość, no bardzo, no powiedzmy, wręcz chamskie i brutalne wobec tej pani. Ja mogę nie lubić kogoś, ale tak bym nie określił. Również i kobiety, to jednak mundur obowiązuje do czegoś, nawet jak się go kiedyś nosiło. I tak to właśnie wygląda. Natomiast tutaj wracając, no sami widzimy, że jest to po prostu zmowa i że tutaj tak naprawdę
to karać trzeba, trzeba nie tylko wykonawców, takich jakich są ci policjanci, nawet z poziomu naczelnika, ale karać trzeba przede wszystkim tych, którzy stali, nadzorowali, lecieli. Bo rzeczywistość jest taka, instytucje mundurowe, czy to będzie UOP, czy to będzie ABW, czy to będzie AW, czy to będzie policja, są schierarchizowanymi. Lokalne, powiedzmy, że lokalne jednostki nie zrobią nic bez zgody centrali. Jeśli ja czytam w jakiejś książce i słyszę jakiegoś faceta, który gdzieś pracował w delegaturze i mówi, co on tutaj nie robił, tu i tak dalej, że centrala go i tak, i te wszystkie rzeczy, to ja się śmieję, ponieważ nadzorowałem centralę i nadzorowałem z pozycji centrali, nadzorowałem kilka delegatur i dobrze wiem, przepraszam, że szef delegatury nie jest w stanie ani samemu założyć podsłuchu, ani samemu wszcząć obserwacji i zrobić nic, nawet nikogo zawerbować. On może robić tylko rozmowy sondażowe, bo taka jest instrukcja. Ona jest ściśle tajna, więc proszę nie wierzyć w te bajki, że jakiś szef delegatury czy ktokolwiek chodził, robił coś poza wiedzą centrali. Co to oznacza? To oznacza, że każde działanie czy każde zaniechanie działania jest na polecenie, proszę Państwa, na polecenie szefa. Głównego szefa. Jeśli ktoś tu jest odpowiedzialny, to proszę, ci policjanci powinni to wprost powiedzieć, kto im te polecenia wydawał. Bo to nie lokalny komendant im wydawał. To polecenia szły z Warszawy. A kto był wtedy minister spraw wewnętrznych? Kto nadzorował policję? Kto był komendantem głównym? Jakiś zasłużony generał prawdopodobnie, który teraz jest w PO chyba. Kto był wtedy koordynatorem służb? Kto był szefem ABW? Proszę Państwa, to są ludzie odpowiedzialni. A my możemy tych ludzi pokarać za co? Tylko za lizusostwo. Oczywiście jest to karalne, bo niestety, jak zauważyłem, służby od pewnego czasu są oparte głównie na lizusostwie i lizusostwo jest podstawową cechą, na którą się dla służb przyjmuje, proszę Państwa, ale oni nie są winni. I ja tak w tym, tak to tłumaczę. To, że mi się to wydaje śmieszne, że się ośmieszyli, ponieważ rzeczywiście bierze się natychmiast uzbrojonych po zęby ludzi, jedzie się, zakuwa w kajdanki, jakąś tam babinę handlującą czymkolwiek, jakiegoś tam, nie wiem, obława na kogo, na słynna obława na dopalacze, która spowodowała, że coraz więcej jest dopalaczy i wszędzie są dopalacze. Różne takie rzeczy. A w tej sytuacji, która jest tutaj, która jest w Amber Gold, cisza, spokój, nieumiejętność. Nie potrafimy zrobić nic. To nie jest pierwsza sytuacja, kiedy policja nie potrafi wykonywać, policja potrafi wykonywać czynności, tylko się wstrzymuje. Ja przypomnę śmierć generała Papały, gdzie, jak się okazało, co również prokuratura mówiła, ślady zostały zadeptane przez polityków i nikt z tych policjantów nie wystawił ich. Nie wystawił ich. To jest niemożliwe nigdzie na świecie. To jest niemożliwe w Wielkiej Brytanii, to jest niemożliwe w Stanach Zjednoczonych. Tam jak już jest coś takiego i policja zaczyna wchodzić, żaden polityk, żeby nie wiem jaki był. Ja powiem Państwu jedną anegdotkę, to pokazuje mentalność polską. Chodzi o negocjatorów. Kiedyś miałem taki kurs negocjatorski w FBI. Chodzi o to, że według tych wszystkich założeń negocjator nie może mieć wysokiego stanowiska. Nie może być, dlatego że negocjator musi od razu, ten, z którym negocjuje, wiedzieć, że on ma przełożonych, że on chodzi o czas, że on nie może załatwić. To nie może być generał. No i co się nagle stało? Okazało się, że wszyscy nasi generałowie chcą być negocjatorami. Bo skoro on jest szef i generał, to on jest najlepszy negocjator. No więc jak jest generał, przedstawia się generał X, generał Y, no to ten mu terrorysta zawsze powie, no facet, jesteś generał, to załatw mi ten samolot. Ale jeżeli to tak robi jakiś starszy szeregowy Z, no to wtedy generał przecież nie może pozwolić, żeby starszy szeregowy Z wiedział o czymkolwiek. Miałem kiedyś taką sytuację, proszę Państwa, z generałami, to jeszcze było za czasów AWS-u w Londynie, kiedy przyjechał szef UOP-u wtedy i robiliśmy taką sprawę czysto techniczną i spotkanie było ja, mój odpowiednik w wywiadzie brytyjskim, szef wywiadu brytyjskiego i nasz szef po prostu. No i w pewnym momencie po takim czacie typowym, takim typowym czacie o pogodzie, czyli o niczym, ten szef brytyjski mówi, no to teraz zostawimy panów, oni sobie tutaj sami dogadają, my już się tym nie interesujemy. Trzeba było widzieć minę naszego generała. No jak to? Jakiś Wroński. Jakiś wtedy byłem podpułkownikiem. Podpułkownik mnie będzie tutaj, przecież ja się na tym znam. On nie rozumiał po prostu, że rzeczy operacyjne, on nie musi o tym wiedzieć. I ja kiedyś się zapytałem potem tego mojego odpowiednika, bo on zauważył to zachowanie,
generała i mówi szefie. I mówi do mnie, a on do mnie mówi, Piotrek, przecież to jest polityk, przecież on wiadomo, ile będzie szefem. Może być 8 lat, może być 10, a może być rok jeszcze. To są sprawy, których on się nie zda. To dajmy sobie spokój. Takie jest podejście. U nas jest odwrotne. I taka sprawa Amber Gold, takie zachowanie policji pokazuje. To samo zresztą dotyczy i prokuratury, proszę Państwa, ponieważ prokuratura nadzorująca śledztwo również potrafi działać na zamówienie i zadeptywać ślady. Przykład, ja już nie będę mówił o śmierci na przykład, dobrze, niech będzie, śmierci Andrzeja Lepera, sekcje wykonywane w poniedziałek, niezabezpieczanie terenu. Gdzie to wszystko się dzieje? Oczywiście na piśmie jest wszystko w porządku, zrobiliśmy to i to, a potem na podstawie pisma się działa, bo u nas się działa tylko nie na podstawie pisma, a nie na podstawie oglądu. Tak to niestety wygląda. Także, proszę Państwa, takich prawdopodobnie śmiesznych pogaduszek przed komisją Amber Gold my będziemy mieli dość dużo. Ja oczywiście śmieszne też mówię w cudzysłowie, bo ja jestem przerażony, bo to jest straszne, proszę Państwa. Ja powiedziałem kilka minut temu, że nie będę chciał, że mam wyleczono mnie z ochrony kontrwywiadowczej jakiejkolwiek instytucji i spółek Skarbu Państwa i nie mam zamiaru w ogóle się w to wtrącać, ale to nie oznacza, żebym nie starał się chronić cały czas Polski, bo tego to żaden minister bez względu jakiego rządu nigdy u mnie nie zmieni i zawsze będę pracował, będę chronił Polskę, jak tylko mogę. Stąd też w tej telewizji wolę mówić o wiele więcej rzeczy, bo dojdzie lepiej, bo do, proszę Państwa, bo jak już widzę po korespondencji, że o wiele więcej do Państwa dochodzi tak z takiego przekazu, niż do ministrów, posłów i senatorów, bo oni się uważają za najmądrzejszych niestety. Taka rzeczywistość. Nic nie poradzę. Dobrze, pogadaliśmy sobie Amber Gold i nie będziemy jeszcze skończyć, ponieważ ja bym chciał jeszcze poruszyć jeden temat. Temat dość, no po prostu też polityczny niestety, bo wszystko jest w Polsce polityczne. Otóż jeżeli chodzi o Marsz Niepodległości. Otóż pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wydała zakaz na przemarsz Mostem Świętokrzyskim, argumentując, że tym drugim inny Marsz Niepodległości, właściwie ten sam Marsz Niepodległości, idzie Mostem Świętokrzyskim. Brzmi to trochę jak z Monty Pythona, ale to jest, proszę Państwa, nie jest takie śmieszne. To jest oczywiście działanie polityczne. I pani Gronkiewicz-Waltz zadziałała tak, jak można było się spodziewać, po ostatnim Marszu Niepodległości, rok wcześniej, bo ona jest temu marszowi przeciwna. To wiadomo. Ale wykorzystała pretekst. Wykorzystała co? Wykorzystała przede wszystkim skłócenie środowisk narodowych. I tu mam taki apel do narodowców. Schowajcie w końcu wasze ambicje. Nie patrzcie, kto jest narodowcem w 100%, 120%. Słuchacie różnych ludzi, w których ja tylko widzę ego. Ego, ego, ego. Oni równie dobrze mogli mówić po węgiersku, chińsku, szwedzku, francusku, a to ego byłoby widać. Słuchacie różnych pastorów, siłaczy, różnych innych ludzi. Każdy z nich ma jeden tylko argument, do, na przykład do mnie, ty SBK-u i tak dalej, i tak dalej. Trudno, niech sobie ma. Ale to jest również i wasza wina. Nie byłoby tej decyzji, gdybyście się potrafili zjednoczyć i potrafili razem. Razem potrafili dla większego dobra, bo to jest nieważne. Czy zasługę ma grupa A, czy grupa B, tworząc ten marsz? A jak wiemy, ten marsz jest raczej spontanicznym ruchem ludzi o przekonaniach narodowych, a nie ruchem partyjnym, proszę Państwa. Nie ruchem partyjnym, ponieważ władze nieobecne również niezbyt ten marsz, nie chcę mówić słowa tolerują, bo nie tolerują, ale przyglądają, są obojętne wobec tego marszu. Nazwijmy tak. Nie są wrogie jak poprzednie, ale są obojętne temu marszu. A jak ktoś jest obojętny, to jest mu wszystko jedno i w tę obojętność przechyla się w stronę najdobrze im tak. Na tej zasadzie. Więc jeśli środowiska narodowe chcą zaistnieć i coś zrozumieć, muszą się przede wszystkim zjednoczyć. Muszą zrozumieć, na czym polega właściwe przywództwo, co to jest idea narodowa, definicja i tak dalej. Nie będę o tym mówił. Może kiedyś zrobię na ten temat program, proszę Państwa, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważny. Ja sam również popieram ideę narodową w trochę inny sposób, ale nie mam takiego ego, proszę Państwa, jak widzę u tych, którzy tą ideę narodową chcą teoretycznie propagować, a biedni narodowcy rozpracowywani, rozgrywani przez praktycznie wszystkich i przed 89 rokiem, i po 89 roku spadają w pułapkę. I ta pułapka powoduje taką właśnie decyzję, a nie inną.
I jeszcze raz powtarzam, nie byłoby tej decyzji, gdyby organizatorzy porozumieli się ze sobą i nie wstawiali oddzielnie dwóch wniosków typu który pierwszy, bo to mi trochę przypomina rywalizację w wywiadzie jednego naczelnika i drugiego naczelnika na temat informacji, kto będzie pierwszy u szefa z tą informacją. Jakby to było ważne. Ważna jest informacja, a nie to, kto będzie pierwszy. No, wygrywał jeden naczelnik, bo miał dłuższe nogi i szybciej goniał po schodach, a drugi był grubszy i jeździł windą. A winda się spóźniała, bo windy się też potrafią spóźniać, proszę Państwa. Tak to wygląda. Tak to, proszę Państwa, właśnie wygląda. I jeszcze miałem jedną rzecz, tylko sobie pozwolicie Państwo, że sobie zobaczę jakieś komentarze, ale nie widzę tutaj nowych komentarzy. No zgadza się, Gronkiewicz powinna siedzieć. Powinna, ale może nie za tą decyzję, bo decyzję prawdopodobnie podjęła zgodnie z obowiązującym prawem i warto, żeby prawo, zmienić. Że prawo kolejne trzeba zmienić, ale za zupełnie inne sprawy, o których mało kto mówi, a już ta komisja reprywatyzacyjna wyraźnie pokazuje. Niestety, proszę Państwa. I szanowna pani, która komentuje, która mi skomentowała, ona nie będzie siedzieć. Nikt nie będzie siedział, proszę Państwa. Będzie siedział Kowalski, który stoi pod tym i który nic nie robił. Ewentualnie jakiś urzędnik jako zastępca naczelnika. To jest wszystko, co będzie siedzieć. Nie, nikt nie będzie siedział. To nie jest jeszcze możliwe w naszym kraju. Zrobię kiedyś program na ten temat, to sobie pogadamy. Chciałem odpowiedzieć, bo jedno uporczywie pytanie na kanale mi się cały czas pojawiał u człowieka, który przedstawia się jako hrabia Potocki. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Słucham jego wypowiedzi. Trochę uważam, że jest to bełgot po prostu. Jakieś dziwaczne zlepek czegokolwiek. Żadnej wizji poza jedną. Monarchia. Jaka monarchia? Mam pytanie, jaka monarchia? Oświecona, absolutna, parlamentarna. Jeśli parlamentarna, taka jaka w Wielkiej Brytanii, to trzeba zrozumieć pojęcie królestwa jako państwowości przede wszystkim. I przede wszystkim zlikwidować kodeks karny i stworzyć prawo precedensowe. Dlatego, że to jest możliwa, tylko wtedy jest skuteczna, możliwa monarchia parlamentarna. Taka sama jest zresztą w Szwecji monarchia parlamentarna, ale tam jest inny system, prawda, niż w Wielkiej Brytanii. Oświecona. Monarchia oświecona długo nie potrwa, ponieważ monarchia oświecona to jest przede wszystkim monarchia demokratyczna, która uważa, że mogą również współistnieć ci, którzy tą monarchię chcą obalić i w końcu ją obalają, proszę Państwa. To jest oksymoron monarchia oświecona, moim skromnym zdaniem. Monarchia absolutna? Jaka wersja? Putina? Może Ludwika? Któregoś, co się skończyło rewolucją? Nie, proszę Państwa. I to jest bzdura totalna. Obalić wszystko, ja mam być królem Polski. Ego, proszę Państwa, ego. Poza tym, jeżeli chodzi o to, to jak ja słyszę, jak to się przedstawia, jakiś tam hrabia, książę Potocki, proszę Państwa, z Wrońskim jest tak. Ja tak naprawdę mógłbym się nazywać Wod Wroński, Króla Lipsztajn. Lipsztajn by się przydał ten na końcu, szczególnie w dzisiejszych czasach. Mogę być Wrońskim jako właścicielem wsi Wronki, ale mogłem być również Wroński jako chłop pańszczyźniany u właściciela wsi Wronki, prawda? Tak samo jest z Potockim. Mógłby to być hrabia Potocki, ale mógłby to być również ktoś, kto mieszka przy potoku, za potokiem, pod potokiem, czy spłynął sobie z potokiem po prostu. Na tej zasadzie. Jest to wszystko po prostu takie trochę zaistnienie nagłe, ponieważ rzeczywiście wśród również moich znajomych są potężne ruchy i tendencje monarchistyczne i ludzie chcą może nie tyle króla, który spaja wszystko, w tym momencie, ale silnej władzy centralnej. A mówiąc wprost, nie byłoby tych tendencji, gdyby był u nas prezydent o tych samych uprawnieniach jak w Stanach Zjednoczonych. Ale jeszcze raz powiem, żeby był taki prezydent, należy przede wszystkim obalić system partyjny. Taki, jaki jest. I stworzyć system partyjny w stylu amerykańskim czy w stylu brytyjskim. Wtedy jest możliwa taka władza wykonawcza, łącznie z monarchią. Poza tym ci, co chcą monarchię, nie orientują się, że wtedy nie ma własności prywatnej, bo wszystko jest własnością monarchii. Nie wiem, co mówi pan Potocki na ten temat, bo się nie dosłyszałem. Prawdopodobnie w następnej audycji usłyszę o sobie bardzo złe zdanie, bo jedynym argumentem będzie takie właśnie, że no wiadomo, że jak dla kogo pracowałem, wiadomo, cały czas, prawda, i pewnie nadal pracuję, więc nie ma tutaj żadnej, moim zdaniem, dyskusji nie będzie na ten temat. Natomiast ja
obawiam się, no może mówię trochę i o sobie w tym momencie, dlatego że ja również pojawiłem się nagle, wiadomo, ale trochę już to od czasu trwa, różne rzeczy dziwne mówię. Staram się mówić spokojnie, obiektywnie, natomiast nigdy nie żądam do obalenia rządu i obalenia jakiejkolwiek władzy. To jest zupełna bzdura, bo i obalimy i co dalej. Ja mówię cały czas o ruchu oddolnym, bo to ludzie powinni, bo inaczej pan hrabia Potocki zamienia się w słynnego elektryka, który mówi, ja obaliłem, ja zrobiłem, ja zwyciężyłem, ja to, zapominając o tych milionach ludzi, którzy to zrobili, bo to zrobili miliony ludzi. Naprawdę miliony ludzi, te 10-15 milionów ludzi rzeczywiście zaangażowało się w walkę z poprzednim systemem, bo w obalenie tego systemu na dobrą sprawę. Niestety te dziesięć milionów ludzi zostało oszukanych, ale to już zupełnie inna historia. Dziękuję. Zaraz jeszcze ktoś tutaj hrabia Potocki w TV Paranormalnych. Myślę, że spróbuję ugrać go na drugą kasę, ale mu się nudzi, że był ten książę Zieliński z UK, pokazuje to zwykły koleś z korzeniami szlacheckimi. Niezbyt poważny. Porównacie go z Adamem Zamoyskim, historykiem. Korzenia szlacheckie. No pewnie tak. To jest bardzo, to jest ciekawe, co tutaj pisze pan Jan Różański, bo rzeczywiście tak to jest, że to są jakieś paranormalne rzeczy, no ale wie pan, wiecie państwo, kandydatów na królów było w historii bardzo dużo. Nie wszyscy byli prawdziwymi królami, nie wszyscy byli prawdziwymi szlachcicami. Wierzmy po prostu, że to jest człowiek, który mówi, ja nie neguję, że może być patriotą, może tylko widzieć to wszystko inaczej. Mogę się oczywiście mylić. Trudno. Dobrze. Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia. Dobranoc. Do jutra. Pamiętajcie, zawsze o 20:30. Prawdziwie, nieprawdziwy. Jak się nie pojawię jutro, to znaczy, że albo mnie wsadzili, albo mnie zabili, bo nawet chory się pojawia. Dziękuję bardzo. Dobranoc.